Biblia na każdy dzień, dzisiaj Ewangelia Mateusza, piąty rozdział. Kontynuuję to, co rozpocząłem wczoraj. Miałem wczoraj czytać od wersetu 30. Tak się zdarzyło, że kilka tych myśli odnośnie samego tego wersetu miałem i dzisiaj kontynuuję. Wczoraj czytaliśmy o tym, że Pan Jezus mówił, że wykonuje zawsze wolę Boga Ojca. I zobaczmy, co jest dalej. Jest to dyskusja Pana Jezusa z Faryzeuszami, którzy zarzucają mu, że nie przestrzega Szabatu i innych namawia do tego, aby nie przestrzegali. Nie zwracają uwagi na to, jak wielki cud dokonał Pan Jezus, tylko pojawiają się zarzuty. Ważne jeszcze, abym przed tym wspomniał o, o prawie izraelskim. W Izraelu bardzo ważna była Prawdomówność. I widzimy to w prawie Izraela, że była to bardzo, bardzo ważna rzecz. Wiemy też, że gdy ktoś złamał prawo, był podejrzewany o złamanie prawa, to często był sądzony w bramach miast, i w tym procesie musiało złożyć zeznanie przynajmniej dwóch naocznych świadków. To jest ważne, bo będziemy tu zaraz czytać o zarzutach do Pana Jezusa. I o Jego obronie. Widzimy, że jest tutaj ten fragment od wersetu 31, bardzo podobny do, do pewnej rozprawy procesowej. Widzimy oskarżanie Pana Jezusa o złamanie prawa Bożego. Przeczytam, może na początku. Pan Jezus mówi: Jeśli ja samo sobie świadczę, moje świadectwo nie jest prawdziwe. Jest ktoś inny, kto świadczy o mnie. I wiem, że świadectwo, które On o mnie wydaje, jest prawdziwe. Wy posłaliście do Jana, a On zaświadczył o prawdzie. Ja natomiast nie przyjmuję świadectwa od człowieka, ale to mówię, abyście zostali zbawieni. On był lampą, która płonie i świeci, a Wy chcieliście do pewnego czasu radować się tylko w jego świetle. Ale ja mam świadectwo większe niż Jana, gdyż dzieła, które mi dał Ojciec, bym je wykonał, te dzieła, które właśnie czynią czynie świadczą o mnie, o tym, że Ojciec mnie wysłał, a ten, który mnie posłał, Ojciec sam świadczy o mnie. Ale ani Jego głosu nigdy nie słyszeliście, ani postaci Jego nie widzieliście. I nie macie Jego słowa w Was, mieszkającego. Stąd też nie wierzycie temu, którego On posłał. Badacie pisma, bo wydaje się wam, że macie w nich życie wieczne, a one składają świadectwo o mnie, ale wy nie chcecie przyjść do mnie, abyście mieli życie. I tak jak mówiłem, starszyzna żydowska stawia zarzut Panu Jezusowi, że łamie szabat i że nie ma do tego prawa. I tu widzimy. Widzimy, że pan Jezus powołuje się nie na dwóch, ale na czterech świadków. W wersie w wersecie 33 widzimy, że pan Jezus powołuje się: Jan chrzciciel świadczył o mnie. Jan chrzciciel już wam powiedział. Jan chrzciciel mówił: idzie za mną mocniejszy. Jan chrzciciel mówił: Jezus Chrystus to jest baranek Boży, to jest Mesjasz. I pan Jezus tutaj właśnie powołuje się. Jeden świadek, pierwszy. Świadek, że ja jestem Mesjaszem, to jest Jan Chrzciciel. Drugim świadkiem są cuda, które wykonuje. Zobaczcie 36 werset. Pan Jezus mówi: Mam świadectwo jeszcze większe od Jana. To są dzieła, które wykonuje. Czynię cuda. Zobaczcie, nikt nigdy z ludzi nie czynił takich cudów. W wersecie 37 i 38. Ósmym, widzimy o tym, że to Ojciec sam świadczy o mnie. I kiedy czytamy Ewangelię, widzimy, że faktycznie kilka razy rozlega się głos z nieba, w którym Ojciec wydaje świadectwo o swoim Synu. I ostatnim z takich świadków, o jakich mówi Pan Jezus, to pismo. Oczywiście Pan Jezus mówił tutaj o Starym Testamencie, gdyż nowego jeszcze nie było, ale jest to bardzo, bardzo ważna rzecz. Pan Jezus mówi badacie pisma, bo wydaje się wam, że macie w nich życie wieczne, a przecież Pisma mówią o mnie. I kiedy popatrzymy na każdy z tych aspektów, to z jednej strony powinien wzbudzać się w nas podziw. Jak wielki, wspaniały jest Bóg. Z drugiej strony przerażenie, że pomimo tych wszystkich znaków, pomimo tych wszystkich cudów, byli ludzie i są ludzie, którzy odrzucają Boga. I widzimy, że Bóg powołuje kogo chce, jak chce, ale widzimy też wezwanie Pana Jezusa: nawracajcie się. Widzimy, że z jednej strony Bóg jest suwerenny i wzywa ludzi do siebie, ale z drugiej strony jest na człowieku też pewien rodzaj odpowiedzialności. Pan Jezus mówił: Nawracajcie się. Jest to wezwanie, z którym my dzisiaj, chrześcijanie, idziemy do wszystkich ludzi. Nie w wyższości, nigdy. Każdy z nas był grzesznikiem i to wezwanie jest raczej wezwaniem pełnym miłości. Żyliśmy tak jak Wy. Ale Bóg się nad nami zlitował. Nawracajcie się, odwróćcie się od grzechów. Nie warto trwać w grzechach, bo zmierzacie do piekła. I bardzo ważną rolę w tym ma Pismo Święte. Jedziemy, Pan Jezus powołuje się wielokrotnie na Pismo Święte, wielokrotnie powołuje się na autorów i tym samym Jego słowa potwierdzają wiarygodność Pism Starego Testamentu. Wiemy, że poznanie prawdy o Bogu jest możliwe. Najpewniejszą drogą do poznania prawdy o Bogu, Boga, jest właśnie Pismo Święte. Ważne jest, abyśmy to Pismo czytali i kiedy je czytamy, abyśmy szukali w Nim Chrystusa. Czasami ludzie myślą, że Jezus Chrystus jest opisany tylko w Ewangeliach, ale to nieprawda. Jest on opisany w każdym miejscu listów. Jest on opisany w pierwszych pięciu księgach, w Księdze Mojżesz w pierwszych pięciu księgach, tak zwanych Księgach Mojżeszowych. Ale jest opisany też u proroków, jest opisany w psalmach. Szukajmy tego, szukajmy tego Chrystusa. On znajduje się w wielu, w wielu miejscach. I... To jest niesamowite, kiedy czytamy Biblię i odkrywamy, że Syn Boży istniał od zawsze, i odkrywamy, że także w Izraelu, także w Starym Testamencie, pojawia się Jego postać i Jego zapowiedzi są tak liczne. Widzimy jednak, że pomimo tych wszystkich znaków, są ludzie, którzy odrzucają Go. Pan Jezus mówi: Nie chcecie przyjść do mnie, abyście mieli życie, abyście mieli życie. Oby nigdy Pan nie wypowiedział tych słów w naszym kierunku. Oby nikt, nigdy Pan nie wypowiedział tych słów w kierunku naszych dzieci, naszych bliskich. Dlatego, jeżeli nie jesteś chrześcijaninem, zachęcam, zacznij czytać słowo Boże i wołaj do Boga. Panie, Panie, możesz nawet wątpić, że on istnieje, to wołaj, Boże, jeżeli istniejesz, pokaż mi się, udowodnij to. Znam naprawdę wiele przypadków, gdy Bóg odpowiedział na tę modlitwę. Wołaj do Boga. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, czytaj Słowo Boże, studiuj, módl się, proś Boga o poznanie prawdy i dziel się. Dzielmy się tym słowem z innymi, aby wszyscy żyli, tak jak wczoraj mówiliśmy, dla chwały Boga. Amen.